na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na dzisiejszą drugą niedzielę po Wielkanocy, lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, zapisaną w rozdziale drugim. Najmilszy Chrystus cierpiał za nas, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego. A On grzechu się nie dopuścił, ani też zdrada nie powstała w ustach Jego. Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale poddawał się sądzącemu niesprawiedliwie. On sam w ciele swoim zaniósł grzechy nasze na krzyż, abyśmy umarłszy dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości, gdyż przez mękę Jego zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jako owce błądzące, ale teraz powróciliście do pasterza i biskupa dusz waszych. I Ewangelię Świętą zapisano u świętego Jana w rozdziale 10, który jako sług Boży powstawszy z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus do faryzeuszów: jam jest pasterz dobry, dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje, lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry, znam swoje i one mnie znają. Jako mnie zna ojciec, a ja znam ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzisiejszą niedzielę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jeden jest prawdziwy Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Jeden święty, katolicki, apostolski Kościół. Tak powiedział Pan Jezus do świętego Piotra: et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quodcunque ligaveris super ternam erit ligatum in celis, et quodcunque solveris super ternam erit solutum in celis. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kościół katolicki prowadzi nas po drogach czasu ku wieczności z Panem Bogiem. Do Pana Boga należy czas i wieczność. Czas dany nam jest po to, abyśmy doszli do wieczności z Panem Bogiem. Do wieczności zmierzamy poprzez czas. Wieczność jest dwojaka: wieczne zbawienie albo wieczne potępienie, niebo albo piekło. Katechizm katolicki podaje ostateczne rzeczy człowieka: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Po drogach czasu ku wieczności prowadzi nas święty Kościół katolicki. Prowadzi nas nade wszystko poprzez świętą liturgię, ofiarę i słowo prawdy. Słowo prawdy, którego słuchamy, oraz sakramenty święte, które przyjmujemy,
sprawiają, że nasze życie staje się czasem łaski i zbawienia, przeżywanym w następujących po sobie okresach roku liturgicznego, niedzielach, świętach i poszczególnych dniach. Prawda zawarta w nauce głoszonej przez Kościół katolicki oraz łaska dana nam przeobficie w sakramentach świętych wymagają naszej współpracy. Oto podstawowe zadanie dla poważnego prowadzenia życia duchowego – współpraca z łaską. Pan Bóg nie pozostawia nas w bezczynności, w duchowym bezrobociu. Mamy odrzucać grzech, mamy rozpoznaną wolę Bożą cierpliwie wypełniać, przygotowując tak swoją duszę do nieba i do tego dopomagać naszym bliźnim. Tajemnica odkupienia uobecniana jest w ciągu roku liturgicznego. Z łaski Bożej przeżywamy po raz kolejny w naszym życiu czas wielkanocny, świętowanie tajemnicy zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. I oto Kościół prowadzi nas dalej, kolejny już raz w naszym życiu, przez okres wielkanocny. Dzisiaj przypada druga niedziela po Wielkanocy, niedziela dobrego pasterza. Niedziela dzisiejsza nazywa się często niedzielą dobrego pasterza. W ciągu 40-dniowego pobytu na ziemi, po swoim zmartwychwstaniu, Pan Jezus ukazywał się często apostołom i mówił z nimi o Królestwie Bożym, to znaczy o Kościele, który założył. W tych również dniach dał Zbawiciel Kościołowi najwyższego pasterza w osobie świętego Piotra i jego następców, sam pozostając niewidzialnym pasterzem i strażnikiem dusz naszych. W Ewangelii sam Chrystus Pan nazywa siebie pasterzem, a Kościół swój nazywa owczarnią. Jako owieczki Chrystusowe korzystamy z zasobów tej owczarni. W Komunii Świętej nawiązuje się najściślejsza jedność między Chrystusem, pasterzem i Jego owieczkami. Pan Jezus mówi, jam jest pasterz dobry, dobry pasterz życie swoje daje za owce. Lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry, znam swoje i one mnie znają. Jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i słuchać będą głosu mego i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz. Zatrzymajmy się dzisiaj nieco przy tym istotnym przejawie troski pasterskiej, jakim jest mowa Chrystusa, słowa Chrystusa, głoszenie Bożej nauki oraz przy kwestii słuchania Bożej nauki. Pan Jezus mówi, moje owce słuchać będą głosu mego. Stałym elementem zbawczej misji i przejawem pasterskiej troski Chrystusa, jak to wynika z kart Ewangelii, jest głoszenie słowa. Pan Jezus poleca także uczniom niezbywalne zadanie głoszenia, z którego żadną miarą nie mogą się dyspensować. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Święty Paweł pisze, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Głoszenie Słowa Bożego jest podstawą wiary. Pisze o tym święty Paweł w liście do Rzymian. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Klasyczne fides ex auditu. Wiara ze słuchania. Chodzi o żywe słowo głoszone i słowo spisane. Tak pisze apostoł narodów. Przeto bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Czytamy w Piśmie Świętym: chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych, a przysłowie rozumne niech nie ujdą Twojej uwagi. Święty Paweł pisze: nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. W Księdze Sentencji świętego Izydora, biskupa, czytamy ważne pouczenia, które wskazują nam na cel lektury Bożych treści. Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie. Jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie. Czytanie Ksiąg Świętych przynosi podwójną korzyść. Wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga. Święty Atanazy w pierwszym liście do Serapiona pisze: pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali, na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Święty Jan Damasceński pisał: ty zaś, o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności, wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary. Dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych ojców. Czasy dzisiejsze, czasy pomieszania powszechnego, wtargnęły w sam środek Kościoła. Proces się nasila. W miejsce krystalicznej, spójnej, prawdziwej, niezmiennej katolickiej doktryny wciska się nachalnie zmieniona i zmieniana, odkształcona doktryna w zakresie dogmatycznym, liturgicznym, moralnym, duchowym, dyscyplinarnym. Błąd i grzech usiłują znaleźć pełne prawo obywatelstwa w Kościele. Podgrzewa się atmosferę i podkręca się tu i ówdzie oczekiwania na bliżej niesprecyzowane, dalsze jeszcze zmiany, bo przecież rzekomo zmiana być musi. W niejednym sercu rodzi się pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuszcza,
głoszenie błędu. Odpowiada na nie święty Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium, bo rzecze doświadcza was Pan Bóg wasz, aby jawne było, czy go miłujecie, czy nie, ze wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy waszej. Katolik zatem pyta w czasach zamętu, cóż mamy czynić, bracia? Quid faciemus viri fratres? Chodzi o podjęcie skutecznych środków zaradczych, aby wytrwać w prawdziwej wierze, to znaczy wierze katolickiej, jedynej, prawdziwej i niezmiennej wierze, której Kościół katolicki przez wieki nieomylnie i niezmiennie nauczał i która jedyna daje zbawienie duszy. Jednym z praktycznych zadań strategicznych umożliwiających nam wytrwanie w wierze będzie tworzenie Bibliotek 58. Co to jest Biblioteka 58? Chodzi o biblioteczki domowe i sąsiedzkie, w których poczesne miejsce zajmą możliwie wszystkie dokumenty papieży oraz soborów wydane do roku 1958, dostępne w języku polskim. Wśród nich znajdą się encykliki i bulle ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zawierają uroczyste ogłoszenia katolickich dogmatów. Katolickie katechizmy, na przykład świętego Alfonsa Marii Liguoriego, świętego Piusa X, kardynała Gaspariego, dzieła apologetyczne wielkich świętych obrońców wiary, między innymi wspomniane Commonitorium świętego Wincentego z Lerynu, dzieła doktorów Kościoła, między innymi świętego Tomasza z Akwinu, żywoty świętych, dzieła kanonizowanych mistyków, między innymi świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy z Awini, dzieła mistrzów życia duchowego, świętego Alfonsa Liguoriego, świętego Franciszka Salezego, świętego Ignacego Loyoli i innych. Katolickie modlitewniki i śpiewniki wydane do roku 1958. Sięgamy zatem do niezgłębionego i przebogatego rezerwuaru prawdy, jaki Kościół katolicki udostępniał przez wieki wszystkim ludziom, ludom i narodom ku ich zbawieniu i świętości. Biblioteka 58 jest to inicjatywa uczciwa, nieagresywna, z pewnością katolicka, pożyteczna i bezpieczna. A jako że czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła i się nasilają, jest to inicjatywa wysoce nagląca. Powielekroć okaże się nam wielce pomocna do zachowania krystalicznego depozytu katolickiej wiary oraz uzdolni nas do identyfikowania i odrzucenia współcześnie rozpowszechnianych błędów. Katolik kształci się chętnie, katolik używa rozumu, katolik nie daje sobie wmówić, że rozpowszechniające się coraz nachalniej elementy doktryny sprzecznej z odwiecznym katolickim nauczaniem są z nim zgodne. Nie są. Ci, którzy mówią inaczej, okłamują całe rzesze katolików. Fałsz nachalnie zdobywa prawo obywatelstwa. To jest problem na skalę globalną. Uważajmy, nalega z troską święty Paweł, przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni. Dzisiaj, w niedzielę dobrego pasterza, wspomnijmy z wdzięcznością pasterzy wiernych,
papieży, biskupów, kapłanów, którzy w ciągu historii Kościoła wiernie głosili Słowo Boże. Pisze święty Paweł, pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Kwestia wierności precyzyjnie sformułowanej doktrynie nie jest sprawą marginalną. Chodzi tu przecież o wierność Panu Bogu i objawionej przez Niego prawdzie. Chodzi o prawdomówność Pana Boga. Chodzi o wiarygodność Bożego objawienia. Chodzi o wierność Bożemu objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i tradycji, którego urząd nauczycielski Kościoła przez całe wieki nieomylnie nauczał. Chodzi o zdrowe i pewne źródła dla kształtowania zmysłu katolickiego, sensus catholicus, w umysłach i sercach katolików. Chodzi o miłość do Pana Boga i do bliźnich. Wypiszmy to sobie złotymi zgłoskami w umyśle i w sercu. Wierność prawdzie i głoszenie prawdy jest wyrazem miłości do Pana Boga i do bliźnich. Chodzi w końcu o zbawienie dusz, salus animarum, najwyższe prawo Kościoła, suprema lex ecclesiae. Aby nie było tak, jak przestrzegał Pan Jezus, jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Tylko wiara katolicka bowiem wyrażona w objawionym katolickim depozycie wiary daje zbawienie duszy. Zakładanie i cierpliwe kompletowanie Biblioteki 58 jest praktyczną pomocą w trudzie poznawania i zachowania wiary katolickiej w czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła. Zakładanie Biblioteki 58 jest praktyczną pomocą w zaszczytnym zadaniu doprowadzania dusz ludzkich do zbawienia, począwszy od swojej własnej. Pan Jezus z troską i niehipotetycznie przestrzega: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Katolik kształci się chętnie. Czytamy przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie, minimum jedną stronę. Pan Jezus mówi: moje owce słuchać będą głosu mego. Obyśmy się nie rozminęli z Chrystusem, który przez Kościół katolicki i przez kapłanów katolickich do nas przemawiać nie przestaje. Ziarno prawdy jest siane. Życzmy sobie i o to się módlmy i o to się usilnie starajmy, abyśmy znaleźli się w gronie tych, o których nasz Zbawiciel mówi w Ewangelii. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Niedziela dobrego pasterza skłania nas do podziękowania Panu Bogu za tych, którzy głoszą słowo Chrystusowej prawdy, za katolickich kapłanów. Niedziela dobrego pasterza skłania nas do modlitwy o nowe, święte powołania kapłańskie, wierne, przejrzyście katolickie. Dzisiaj cieszymy się tutaj, w tej kaplicy, nowym ołtarzem, na którym po raz pierwszy składana jest dzisiaj eucharystyczna ofiara. Ale cóż by nam przyszło z najpiękniejszych nawet ołtarzy,
gdyby nie było komu stanąć przy nich i składać Bogu najświętszą ofiarę. Dlatego dzisiaj i codziennie wezwani słowami Zbawiciela prośmy, aby posłał robotników na swoje żniwo. Prośmy, Panie, daj nam świętych kapłanów. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.